Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, gramy turniej drużynowy, pierwsza rozgrywka w pojedynków klubów, polskich klubów, więc tym bardziej się cieszę, że jest nas tak dużo. Już patrzę, 85 osób w drużynie. Oczywiście liczą się tutaj wyniki 20 najlepszych osób, ale to nieistotne, słuchajcie, bo osoby właśnie tutaj, powiedzmy, z dolnego pułapu mogą czesać naprawdę dużo punktów i to jest fajne, więc wszyscy się tutaj liczą, dzięki, że jesteście. No i słuchajcie, walczymy chociaż o pudło, chociaż co ja mówię, walczymy o pierwsze miejsce, nie ma, że o pudło, ale mamy trzeci numer startowy. Ciekawy jestem, jak to się też będzie układało. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. I widać, klatki chyba się nie gubią idealnie, mam nadzieję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No dawno się na streamie nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że to się troszkę zmieni. Troszeczkę muszę też wpaść w rytm grania. Nie zawsze jest na to energia i czas, ale mam nadzieję, że się to, no, zmieni przede wszystkim. Łyczek wody. I za moment jedziemy. Słuchajcie, 3,5 minuty do rozpoczęcia. Czy coś tutaj się psuje? Nie, nie psuje się. Liczę jest raczej niezawodnym serwerem. Tak, tutaj jest opcja berserku, czyli gramy na, przypominam, gramy 2 godziny tempem 3 minuty na zawodnika i można berserkować, co oznacza, że będziemy mieli 1,5 minuty na grę, ale wtedy jest możliwość zdobycia większej ilości punktów. 2 godziny to dużo. Berserkowanie oczywiście jest wskazane, aczkolwiek nie trzeba tego ciągle robić. Fajnie, że jest nas tak dużo. Jestem zaskoczony. Cieszyłbym się z 40 osób, ale widzę, że jest 87. Może dobijemy do setki. Super by było. Oczywiście walczymy z bambuclami, czyli Zbyszek Pakleza. Pokochaj szachy, czyli Patryk Stanisz. No i tutaj jak widać, szkoda, że ostatni klub ma tylko 2 osoby, trochę cienko z frekwencją, ale no grunt, ja tutaj patrzę na swoją drużynę, więc moi drodzy, cieszę się, że jest nas tak dużo. Jak smakował pudding? To był pudding wytrawny, super był, naprawdę polecam, proste danie, elegancko wchodziło. I nawet to nie było robione pod publikę, naprawdę było smaczne. Chciałbym wygrać partię, piszesz. No to wygraj, po prostu. Po prostu wygraj. Słuchajcie, 2 minuty do rozpoczęcia. Chyba dobrze tutaj wszystko widać, całą planszę liczesową. I jedziemy, moi drodzy, za moment. Życzę wszystkim powodzenia, dobrej zabawy i przede wszystkim walczymy. Walczymy to jest oczywiście gra, że tak powiem, o pietruszkę, ale nie do końca, bo będą o nas mówić, słuchajcie, więc trzeba mocno tutaj przycisnąć szachusiowcy. Cieszę się, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. No, oczywiście brakuje tutaj Mariancella czy na przykład Miłosza Szpara drużyny, ale przypuszczam, że w kolejnych edycjach się to poprawi, aczkolwiek też jeszcze przypominam, że ten turniej jest tylko raz w miesiącu. Raz w miesiącu. Warto zwrócić na to uwagę i wziąć w nim udział. Patryk Stanisz zorganizował tą całą ligę. Patryk Stanisz, czyli z kanału Pokochaj Szachy. Minuta do rozpoczęcia i za moment zaczynamy. Cześć Kocichowski, tak, udało mi się. Spotkanie miałem, ale udało się ogarnąć szybciej, więc ciśniemy. Miałem nie grać teoretycznie, ale udało się, więc spoko. Sekund. Jeszcze tylko zerknę technicznie, czy nie ugubię klatek, bo mam najwyższe parametry ustawione. Dobra, na szczęście nie gubię. Przypomnę też, że można dołączyć w każdym momencie. Tutaj Wam wklejam link na czacie na żywo. Proszę bardzo, jeżeli ktoś jeszcze chce dołączyć, zerkam, odświeżam. Mamy 96 osób, jeszcze 4 osoby. 4 osoby, moi drodzy, 4 osoby, poproszę, 4 osoby.
I będzie nas setka, ale byłoby pięknie. 15 sekund. Oczywiście w trakcie też można się dopisywać. Chyba. Ten, nine, Chyba. eight, seven, six, 97. five, four, Powodzenia, moi drodzy. three, I lecimy z two, tematem. one, zero. Pamiętajcie również, też obecny czas, że my nie gramy ze sobą, tylko z przeciwnymi drużynami. Ale ktoś tu zasuwa szybko w szachy. Masakra. Mam dosyć dużą szachownicę ustawioną. Jak to się w te szachy, słuchajcie, grało? Nie pamiętam. Nie pamiętam, jak się w te szachy grało. Jakieś G4 będzie, co? Wybił, wybił. O, tu skoczek się świetnie trzyma w takim razie. Tutaj grozi bicie. Technicznie trzeba tutaj gościa. Hop, niech będzie tak. No to zbijemy. A i tutaj podstawiłem? Chyba nie, chyba jeszcze nie. Trzeba bronić. Gdzieś tam jakiegoś szacha trzeba dać. Coś zaatakować. Ważny jest też czas. Co to jest za wieżówka? Grunt, że czasu mamy więcej, trochę. Chyba go mamy. Dobra, mamy pierwsze zwycięstwo. Słuchajcie, nie wiem jak wam idzie, ale ja się trochę zestresowałem. Witam wszystkich serdecznie. Pierwsze koty za płoty. Jest dobrze, moi drodzy. Jest dobrze. Lecimy dalej. Punkty są potrzebne. Mam nadzieję, że wygrywacie. Póki co mamy 22 po 4 minutach. Wszyscy obcinają czas jednak, słuchajcie. Niesamowite. O, już nie pamiętam tych wariantów. Trzeba wrócić do szachów, słuchajcie, mocno. Niech będzie przepchanie. Tam można było zbić na C6 wstępem. Szkoda. Nie wykorzystałem tej szansy. A to chyba mam. A takie ciekawe bicie jest. Poświęcenie figury, ale te pionki będą bardzo, bardzo, bardzo groźne. To jest uderzenie albo na E6. A czas tu jest istotny. Wjeżdżamy tam.
Cześć 50, Johnny 50, witam cię serdecznie. Wjeżdżamy, straszymy. Okej, wjeżdżamy kolejną figurką. A można było też tutaj zbić. Znaczy, można w tym momencie również to zrobić. Więc zrobię. Mam opcję taką. Chyba tutaj. Aj, podstawiłem. No właśnie. Ale może jeszcze jakimś cudem, tu jest 15 sekund. Coś tam się może jeszcze urodzi. A, będzie remis, bo jest mało czasu. Szkoda, ale dobry remis. Remis nie jest zły. O, słuchajcie, musimy cisnąć. Punkty robić, ale jest ciasno w czołówce. Fajnie. Lecimy dalej. Czasem te remisy mogą być też dobre. Przeciwnik chyba nie obetnie czasu, coś czuję. A widać od razu z kim gramy? A, widać. Spoko, haj szachy reprezentacją. Fajnie się gra po takiej przerwie, powiem wam, na świeżości. Chociaż trochę jednak ręka się trzęsie, a to dopiero początek turnieju. Przeciwnik gra długo. Długo myśli. Ja sobie na to pozwolić za bardzo nie mogę. Grunt, żeby ustawiać swoje pozycje. Mniej więcej. Dobra, figury wyprowadzone. Strzelamy w skoczka. Ciekawe, czy zauważy tu przeciwnik, że grozi. Nie zauważył. Dobra, nasza. Pionek więcej. Wezmę. Tak, wezmę i zagram tu. Chociaż skoczek jest całkiem niezły, ale wezmę. Spróbuję uprościć. Teraz ciężkie figury muszą wejść na wolną linię jak najszybciej. O, wieża C5 będzie się dobrze zachowywać. Hetman wieża. Tu atakujemy. Się czas wyrównuje, więc to też jest takie dla mnie spokojniejsze. No tego pionka biorę. Nie za dużo też nie będę mówił, bo tutaj trzeba się skupić na grze. Oczywiście pionek wzięty, ten nie ucieknie. Chociaż tu króla trzeba może zmienić koncepcję, może tak. Wprowadzić figury, żeby przeciwnik nie mógł nas tutaj skrzywdzić. No już jest więcej czasu, więc no spokojnie. Chyba mogę tak. Tutaj też nie działa. Ok. O, poszło bicie, spoko.
Jeża. Dama ta nie da. Co ja w ogóle gram tym królem? No dobra, w sumie wyszło dobrze. Ok, lecimy dalej. No pan Szachuś na czwartym miejscu, ale jest ciasno, moi drodzy. Trzeba cisnąć, wygrywać, wygrywać coraz więcej tych partii, najlepiej. Jest bardzo wyrównany poziom, muszę przyznać. Póki co, po tych trzech partiach. Szachusiowcy. O, na trzecie wskoczyliśmy. Ale to na razie nie ma co patrzeć, trzeba cisnąć. Trzeba cisnąć. A tutaj poszedł taki wariant. Może tak. Biorę, jak dają. No biorę. Dam jakiegoś szacha. Dobra, udało się wygrać. No właśnie takie partie lubię, bo szybko się wygrywa. Jak szybko się wygrywa, to się szybko też punkty robi. Uff. Szuka przeciwnika. No moi drodzy, dobrze idziemy, dobrze. Jasku, Jasku, no kurczę, słuchajcie. Obetnę ten czas, to jest bardzo ryzykowne, ale niech będzie, no. Ja z kółem chyba nie miałem za bardzo okazji też grać w szachy. To może być zgubne dla mnie. Różnobarwne gońce. To może być problem. Pionek wisi. Uhuhu. Będę żebrał remis. Ile mam czasu? Mało. A, wieżę podstawiłem. Kurczę. No dobra. Trzeba się poddać. Następnym razem chyba czasu nie obetnę, bo trochę za mało miałem jednak go. Lecimy dalej. No tak, tam była podstawka prosta. E6. To ciekawe.
Polska zagrała e6. No Tomek jest dobry, szybki, tylko wiesz, ja smoku obciąłem czas i sobie troszeczkę utrudniłem sytuację. Nie to, że lekceważę, ale to jest drużynowa rozgrywka, jest, jeszcze jest dużo czasu. Dopiero 15 minut, więc na luzie. Okej, tak. Po prostu chciałem sprawdzić, gdzie jestem póki co. Jeszcze daleko, daleko. No B7. Sobie patrzymy i tutaj sobie patrzymy. Teraz jest ok. Tutaj celuję i tutaj celuję. Są dwie groźby. Bardzo fajne. A w ogóle tak i tutaj sobie fajnie można wybić. Wszystko się tam sypie niestety. Upraszczać grę trzeba. Kolejny pionek. Siemanko, siemanko, witam wszystkich serdecznie. Widełeczki mamy na wieżę. A tu jeszcze goniec celuje w skoczka. Dobra, dzięki Tosia. Pan Szachuś, klub na czwartym miejscu. Ale jest ciasno, słuchajcie, będzie walka do samego końca. No, obiecuję poprawę. Czy obiecuję, mam nadzieję. Znowu obciąłem czas i muszę się męczyć. Taka gra. Kamienna ściana. Wybitka i próba czegokolwiek tutaj będzie. Tutaj? No dobra. Idę na to. Ok. Podstawiłem co? Jeszcze nie do końca, na szczęście. Wyjście z wora, wyjście z wora, mam nadzieję, to będzie moja specjalność. Bierze D2, bierze F2, a jednak nie poszło, to gramy tutaj. Co to za końcówka? No dobra, tak. O, wziąłem pionka, przeciwnik podstawił. Będzie tak. I chyba tutaj to jest najprostsze. Mam nadzieję, że to jest najprostsze. Teraz tu. Jest punkt. Walczymy, walczymy, moi drodzy. No, bambucle odskakują troszeczkę. Ciśniemy, ciśniemy, moi drodzy. Pionkę biorę.
Nawet tego pionka teraz chyba oddam w jakiejś takiej ciekawej wersji. Chociaż nie, no on jednak zagrał tak. To już nie muszę oddawać tego pionka. No tak, E6, no niech będzie. Tak, chcą zagrać. Poszło bicie, a czy to jest dobre? Ciekawe w sumie. O, przeciwnik nie ogarnął. Znaczy misklik pewnie. Pewnie misklik. Tak to jest w tych szachach szybkich, błyskawicznych. Tam coś wisi. Pionek zasuwa. Dobra, mamy to. Lecimy dalej. No naprawdę powiem wam, dobrze nam idzie. Idzie nam naprawdę dobrze. Oby trzymać to wszystko. Trzymać i wytrzymać przede wszystkim. Teraz robię co mogę. Tu nie mogę zbić po prostu. Mi to pasuje. Podstawiłem. O właśnie, podstawiłem. Kurczę, flak. Powiedziałem, kurczę, flak. Zapożyczyłem to od kogoś. Ajajaj. Podstawka nie, była nieprzyjemna. Przeciwnik myśli. To co zbiłem? Aha, tutaj. Się trochę sypie, powiem wam szczerze. Nie rozbija. No właśnie. Totalnie mam przegraną pozycję. O, nawet mata dostaje pięknego. No to ładnie zagrał przeciwnik. No dobra, trzeba się niestety poddać i grać dalej. Jak to wyglądało u mnie z punktami? Miałem piątkę, teraz zerówka. No niestety, niestety. Dobra, tu gramy teraz z Pawłem. Więc czasu nie obcinam, bo czas tutaj jest teraz ważny z takim zawodnikiem. Chyba on najwyższy ranking ma tutaj, nie? Czy nie najwyższy? Prawie podstawka, a to podstawka w sumie była. Z pionek więcej.
Tu już są kopyta. Nie, no, trzeba aktywnie grać figurami. A taka prymitywna pułapeczka może wejdzie, a też skoczek może wejść. No tak. Tu jeszcze grozi, tam grozi. Tutaj wymiany, pionek więcej. Okej. Słusznie. Zagramy. Tu grozi, tu grozi. Coś mnie, kurczę, powiem wam, głowa boli. Aj, skronie strasznie. Nie bolą. A w szachy grać trzeba. No, udało się Pawła pokonać. Beniolus. No to gramy. Z Beniolus dawno nie graliśmy. Aj, obciął czas. Dobra, bitka. Podstawka co z mojej strony, ale może nie jest tak źle. Jakiś szereg wymian. Dałem się zrobić trochę jak dzieciak. Tutaj jakaś bitka. Hetman wchodzi. Coś atakujemy. Ten pionek jest dosyć groźny. To chyba biorę pionkę za darmo. Zbyszek podstawił. Tu grozi wzięcie. Sprytnie. Postraszmy, jeżeli to w ogóle będzie straszne. To było dobre bicie. To było bardzo dobre bicie, powiem wam szczerze.
Ja tu jakiegoś mata dostaję? Pewnie tak. Ładny mat na H3. Brawo, brawo, gratulacje. Blisko było, panie Zbigniewie, następnym razem. A to był ważny punkt. Ale bambucle się, słuchajcie, ładnie już odcięli. Znaczy się zliderowali się, że tak powiem. Brakuje mi czasem słów. Nie wiem, z kim gram, ale obcinam. Za szybko, Krzysztof. No, trudno. Okej. A brońmy na F2 przy okazji. A, i tutaj. Podstawka. Czasu mało. Chcę dać jakiegoś mata. Chyba się uda wygrać. Chyba się udało, na szczęście. Gramy dalej. Nie wiem, kim jest szachista, ale wygląda groźnie. Ojejku, król F8. Ale może król F8 będzie zbawienny. O, i podstawka! Słuchajcie, co ja gram? Skoczek broni. Ajajaj, ajajaj. Podstawki chodzą po ludziach. No niestety, niestety. Wiem, że podstawiam hetmana, ale coś ja mogę innego zrobić w tej sytuacji. Aj. Nie no, trzeba poddać. Nie ma sensu grać w takiej pozycji. Gdy jest turniej drużynowy, to trzeba szybko cisnąć. Jak tam drużyna? Kto lideruje? A właśnie, super. Kleoban lideruje, bardzo się cieszę, słuchajcie. No lecimy dalej. Niestety u mnie troszkę słabiej, ale mam nadzieję, że się jeszcze rozpędzę. Na którym miejscu? Na 5 jesteśmy, słuchajcie. Nie no, słuchajcie, trzeba cisnąć, cisnąć. Obcinamy. Jak tu grać dalej teraz? Szczególnie, że masz mało czasu, Krzysztof. O, sprytny ruch, sprytny. No co, tak? Uciekam. Do góry. Okej.
dobrze zagrał przeciwnik, czujnie. Tym razem ja źle zagrałem. Tutaj. Bardzo dobrze zagrał. A szacha mam chyba. Ale to i tak jest złe. Kurczę, to i tak jest złe. Muszę tak. Niestety, muszę tak. I jest bardzo źle. A, tu jest bicie, dobra, po ptokach. Lecimy dalej. Dobra, może E4 jakieś. Nie są to moje debiuty. Oj, podstawiłem. O, dzięki Kacper za rajdzika. Witam wszystkich od Kacpra. Hetman D5 to nie, no nie wypał. Ja zagrałem już tu też tragicznie, ale przeciwnik chyba zagrał totalny nie wypał. No bije. No dobra, się chyba wygrzebie z tego debiutowego wora. Też wyjdę hetmanem bronić. Tędy. Udało się. Widełeczki. Dobra, moi drodzy, ciśniemy, bo troszeczkę odstajemy z punktami, ale to sam tutaj psuje troszeczkę punktację, no ale dwa jaja z rzędu. No dobra, staram się dalej, jak tylko mogę. Następnym razem zmontujemy jeszcze mocniejszą ekipę, co? Jeszcze bardziej liczną. Gramy swoje. Dobra, bije. No. Tam coś atakujemy. Tutaj końcówka powstanie szybka po skoczek D5. Pójdę na to. Może tak po prostu? Ciekawe, czyja to jest lepsza. Tak zagramy. A, chyba mniej więcej równa. Ale na tym czasie może być różnie. Coś tam uciekniemy. Bierze E3 jakaś tutaj, coś może. A nie, nie mogę puścić na jedynki. Na jedynkę figury. Więc może tędy. O, chyba cię mam. Chyba cię nie mam. Jednak sprytne zagranie. O to teraz ja pod... nie podstawiam, bo cofam. Dobra, cofam tu bronię. Ale jak ustawię na czarnych polach pionki, wymienię nawet hetmany, to będzie dobrze, nie? No wygodniej się gra to białymi, mi się wydaje. Będziemy coś tam straszyć. Dobra, wymieniam. Króla puszczam.
No właśnie, puszczam króla. Muszę tak, żeby tutaj zagrać. Mam wyjście? Nie mam. Teraz to już nie jest dobrze. Nie jest wesoło, nie jest różowo. Aj, przegrywam. Kurczę, blade. Przegrywam, czy na pewno? Tak, przegrywam. Puściłem pionka. Ajajaj, szkoda. No szkoda, szkoda, szkoda mi tej partii, bo była na pewno wygrana. Muszę tak zagrać, niestety. A jeszcze jakaś próba na remis? Jest szansa na remis. Chyba. Na tym czasie. To jest zły ruch. Przeciwnik o tym wie. Ale to tym bardziej zbijam. No to już jest remis na pewno. Dobra, lecimy dalej. Pan Szachuś, klub na piątym miejscu, moi drodzy. Oj, odskakują nam zawodnicy. Wcinam, co się da. Co tak ostro? Masz prawo grać ostro, mój drogi przeciwniku. A to teraz chapnę pioneczka. Może tam coś ugram? Nie wiem. Wezmę pionka. Wracam. Powiem tak. Cokolwiek wracam. Tu jakieś groźby są. Nie, bo mata dostanę. Wieże nie grają. Wracam, tamta wieża nic nie robiła dobrego. Ile mam czasu? Niedużo. Ale się trzeba bronić. Ja cię kręcę. Nacisk niezły, a nie mogę w ogóle. No tak. Coś tam może skontrujemy. Czas jest tutaj ważny. Mamy to. Trochę gonimy, moi drodzy, gonimy. Na pierwsze miejsce już chyba nie mamy co liczyć, chyba że wszyscy zaczniemy wygrywać 100%, ale to będzie trudne. Ale jeszcze trochę gry, słuchajcie, jeszcze mamy gry, dopiero niecałe połowę turnieju, niecałe połowę turnieju. Dobrze jest.
Matuj, no to zmatuj, chyba już nie mogę obcinać czasu, bo mnie tam ładnie ogolił przeciwnik. A, zbiję. Jakieś takie proste szachy chyba zagram tym razem. Tak, przytrzymamy. Jaki remis? Nie ma remisów. Tutaj za szybko remisować nie wolno. Trzeba cisnąć. No cofam, cofam. Martwię, przeciwnik mnie ciśnie, będę musiał chyba tak zagrać po prostu. No i tak zagram. Zbiję tym. Wierzą dobrze? Chyba dobrze. To ciekawe. Ale podstawiłem jakość, bo tutaj i tu skoczek wchodzi. Ale te podstawki, niestety. No niestety, słuchajcie. Szkoda. Ale to jeszcze walka jest, oczywiście, ale to już taka walka, gdzie nie mam chyba na nic szans teoretycznie. Tu muszę bronić. W sumie nie wiadomo, jak to grać. Może tak. Chyba wybicie nawet jest dobre, no ale muszę tak zagrać, bo co innego. Pionek mniej. Różowo to nie wygląda. Może tak. Może tu coś. Nie wiem, jak to grać. Próbujemy. Okay, będę straszył. Chyba tak. Tutaj mam G4. Posunięcie. Chyba udało się przeciwnika nabrać. Hetman tu, to tu. Jak szach, to tu. Hetman musi odejść i ja biję z szachem i wygrywam. Tak mi się wydaje, że udało się oszukać przeciwnika. Dokładnie tu. Tu. Rewanż chyba się udał. Muszę to wygrywać po kolei, nie przegrywać. To się łatwo mówi, co nie? Mamy to. Coś tam z rzędu mi się udało chyba wygrać teraz. Tak. Jest ogień. Lecimy dalej. Dzięki smoku, że byłeś. Tak, będzie na YouTubie. Będzie na YouTubie. Ten odcinek.
Szachmista. Już z nim grałem. No dobra. Obcinamy. Już chyba król F8 nie zagram. Zamaskowany szachista. W sumie nie wiem co grać. A, mało czasu jest, to trzeba szybko grać. Zapomniałem o tym, że jest mało czasu. Pozycja chyba jest niezła. Mi się wydaje. A, już nie, ale zaraz. Tutaj trzeba rąbnąć i tu. Bronimy się przed matem. Bronimy. Ostro. Nic nie widzę. Ten szach. Bierze H4. Ja cię kręcę. Wtopka, 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 niestety. Dobra, lecimy dalej. To jest zamaskowany szachista, moi drodzy. Nie wiadomo, z kim się grało. Liczę na was, bo u mnie jest ciężko. Tutaj bambucle odskoczyli bardzo. A szachista jest z bambucli w ogóle. Ciekawe. No dobra. Aj, próbujemy. Okej, okay, może tak. Ja mam mniej czasu, co nie? Znowu o tym zapominam. Myślę, że pozycja nie jest najgorsza. Aczkolwiek mogłem przyjąć ten remis w sumie. Nie no, dlaczego? Pion więcej. Nie widzę planu swojego dalszego. A może tak. A, mój hetman się plącze, moi drodzy. Mój hetman się plącze, niestety. No właśnie, no zaplątał mi się hetman. Kurczę, blade. Ajajaj. Mam na dodatek mało czasu. Dobra. Poddaję. Chyba za szybko chciałem znowu wygrać. Dużo porażek z mojej strony, ale zabawa jest przednia.
Tniemy, tniemy, próbujemy jakichś sztuczek. Może jakaś ciekawa miniaturka wejdzie. Zobaczymy. Może wejdzie, może nie wejdzie. Chyba przeciwnik mnie zaraz zajedzie w ogóle w tej pozycji. A, tu jest bicie, Krzysztof, i grozi mat. Ajajajaj, sam, no właśnie, mówiłem o miniaturkach, a sam dostałem miniaturkę. Poddaję, moi drodzy. Przykro mi, no nie jestem liderem swojej drużyny dzisiaj. Ciężko, ale jeszcze mamy godzinę, to dopiero półmetek. Może spróbuję się to jakoś ogarnąć, bo nie, jest ciężko dzisiaj z moją grą. Jak widać, 3 jaja z rzędu. Dobra, bierzemy się do roboty. Okej. Ciekawe. Tutaj coś jest, nie wiem, bije. Bicie wieżą, co? Ale tutaj też jest strzał. No i? Oj, chyba się udało. Aj, nie. Tak. Tak czy nie? Tutaj jest bicie. Aha, dobra, spoko. Co? What? Zbijam. Tu jest szach, ale tu jest też król. Ale taktyki się, słuchajcie, pojawia w tych szachach. Ale muszę uważać. Masakra. Przeciwnika oszukać taktycznie. A czasu jest mało. No dobra, tutaj już zdążę. Damian Leftak. Tniemy, oczywiście. Dżentelmeńska umowa. Niepisana. A, proszę, bierz pionka. Wziął. Się nawet nie bał. Kompletnie się nie bał. Będziemy próbować rozbijać tutaj to wszystko. Damian przechwycił wszystkie pionki świata. A, wymiana hetmanów. Zapomniałem o niej. Ale nie, no jest dobrze, jest dobrze. Tutaj podstawiłem? Nie, nie podstawiłem. Pionków pozbierałem. Trochę jest ok. Tu grozi. Dobra. Jak to realizować? Ktoś mi podpowie. Trzeba będzie zbić, ale teraz nie może.
Chyba znowu podstawiłem. Dokładnie. Wieża daje szacha. Cholercia. Takie są te brutalne szachy. Nie, niestety. Może tak. Szkoda, bo była wygrana partia. A, tutaj, dobra. Nie będę się wygłupiał. Szkoda, Damianie, było blisko. Ale takie są, słuchajcie, no niestety, co z tego, że wygrana, jak przegrywasz. Ciężko gra się z polskimi zawodnikami. D5 było dobre. D5 było dobre w debiucie. Damian gra fajne szachy, ja lubię z nim grać, bo gra tak niekonwencjonalnie i mi się to podoba. A znowu mam ucięty czas, cholercia. A tu nie mogę teraz. Tak, zagramy. O, to nie był dobry ruch z jego strony. Ha, tutaj skoczek D5 jest. Jeszcze jest skoczek D5, więc wrócimy grzecznie. Skoczek jest bardzo dobry. To jest kwestia, żeby tego skoczka zbić. Na przykład. No to zbijam. Od razu. Tak, skoczek E5 jest fantastyczny. Będzie tam wiecznie stał. Naprawdę tutaj? Już wiecznie sobie nie postoi, ale zepsuje strukturę. Mhm. Krzysztof, tak może. Kombinujesz, kombinujesz. Może tak. Dobra, biję, bo jeszcze coś podstawimy. Tylko pionka będę kontrolował. Tu, tu. Jest to wygrana pozycja, tylko czas. Chodzi o czas. Dlaczego nie zbiłem wieżą? Tego nie wiem, ale teraz zdążyłem. Nie, no już bez przesady tutaj to zdążę.
Na czwartym miejscu jesteśmy. No, powalczmy o te trzecie, słuchajcie. Powalczmy o te trzecie miejsce. Druga połowa, żeby była lepsza. Jak wam idzie? No, działamy, działamy, działamy. Dobrze. Już też odkułem teraz na szczęście jakąś partię. Strach. No, ja się boję. Nie wiem, co to jest. No, wygląda fajnie. Skoczek B3 według mnie nie jest najlepszym ruchem, bo skoczek sobie odchodzi od gry. Niby atakował hetmana, ale tutaj będziemy atakować. Ciekawe to zagranie również. To jest dobre zagranie. Tak, gram. To było dobre zagranie w ogóle ze strony przeciwnika. A przecież gram na 3 minuty. Ja tutaj nie obciąłem czasu. Ale wygląda to tak bardzo podejrzanie. Tak. Podejrzanie z mojej strony, oczywiście. Łączymy wieżę w ten sposób. Dokładnie. Dobrze zagrałeś, mój drogi przeciwniku. Bardzo dobrze zagrałeś. Ja zagrałem kiepsko. Muszę oddać pionkę na D5, żeby nie stracić figury. Ale stracę, bo tu jest G4, ale jeszcze jakiś taki strzał. Nie, tutaj? To jakoś się chyba ratuje. Nie, nie ratuje się. Co ja w ogóle gadam? Dobra, hetmana muszę zachować. Jakiś szalony atak. Atak ślepej kiszki. Górka mniej. Coś tu podwaliłem, niestety. Jakieś takie tutaj próby mata. Nie wiadomo w sumie, co to są za próby. I ja sam w strachu wracam. Niech hetman C5 wystarczy. No właśnie, prosta gra białych. Prosta gra białych, szach. Jeszcze jak się pionki podstawia, to nieźle, Krzysztof, o kolejne, ale tam jeszcze coś. To bez znaczenia. Przeciwnik dobrze gra solidnie. Tutaj coś tam podstawiłem. No dobra, kurczę blade. Dobra, nie ma narzekania. 50 minut zostało, moi drodzy. 50 minut. Co to za poza? Znaczy, dobra, na pewno tutaj trzeba G4 otworzyć. Raczej. Spróbujemy. Też skoczkiem też można zagrać, próbować. Aha, ja mam mało czasu, ja muszę grać aktywnie. Tutaj?
No dobra, to wracam. Skoczek E8. No dobra, tak. Czułem, że zbije. Dla mnie dobrze, będę miał bardzo silnego gońca. Pozdro od Bambucli. Pozdrawiamy Bambucle. Walczymy, walczymy, tak. Walczymy, słuchajcie, nie jest źle. Pudło jest w naszym zasięgu, więc trzeba cisnąć, trzeba cisnąć. Troszkę więcej pogram, to może będzie lepiej G4. Już przeciwnikowi się też czas trochę kurczy, to też dobra wiadomość dla mnie. A przeciwnik myśli, no tak, tutaj to już powinno być dobrze. Jeszcze mata jakiegoś tutaj bym podstawił niechcąco. Słuchajcie, bronię się, bo jakieś maty grożą, masakra. Dobra, jest. No niewiele brakuje, słuchajcie, niewiele brakuje. Ciśniemy, 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 ciśniemy. Znowu batuj. Spoko pozycja. Myślę, że nie wezmę pionka, tylko zagram. Tak nie mogę zagrać. Myślę, że po prostu wrócę, spróbuję wymienić hetmany. I to się udało. Przeciwnik również pewnie jest zadowolony. C5 jest chyba dobra. Tu skoczki podwisają. Właśnie, C5 jest bardzo dobre. To trochę skrzeniłem. No dobra, tak. No tam po tym ruchu będzie taki ruch też fajny. Jakiegoś pionka można oddać. Tak.
Niech będzie tak. W sumie to nie wiem, co zagrać. Może tak po prostu? Zbiję pionka. Czemu nie? Okej. Że C6 tutaj już na związaniu będziemy bazować. Sprytnie, sprytnie. Tutaj to odchodzę. Bo tak, będę grzył takim ruchem. No, jest zamieszanie małe. Dobra, z powrotem. Tak. Problem polega na tym, że. Kurczę, jak tu to rozegrać? Dobra, niech będzie tak. Podchodzę tutaj. Tak, kurczę, chyba trochę słabo. A, wieża, 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 wieża. A mogłem zbić, no dobra, nieważne. Zdążymy. Dobra, mamy to. Długo to trwało, no ale jest. Punkcik ważny. 10 punktów nam brakuje, moi drodzy. Musimy tutaj z gorylami powalczyć mocno. 10 punktów nam brakuje. Jedziemy. Do końca? Naprawdę? No dobra. To mi pasuje. Ciekawe w sumie zagranie.
No dobra, tak. Wracamy sobie elegancko. Tutaj trzymamy. Dobra pozycja czarnych. Tak uważam. Wracamy. Tak pilnować trzeba. Spróbować powymieniać ciężkie figury. Okej, sam chciałem wymieniać ciężkie figury. Teraz taki ruch grozi, taktyczny, fajny. Wszedł. Bo jak zbija na F8, to zbijamy tutaj. A, tu mogłem zagrać od razu. No dobra. Okej, słuchajcie, gonimy, gonimy, gonimy. O, 5 punktów dorzuciłem. Obcinam, obcinam, staram się obcinać. Przeciwnik też to zrobił, fajnie. Dobra. Tutaj zbijamy oczywiście tego pięknego gońca białych. Tam coś będziemy straszyć, mam mniej czasu, jak zwykle muszę o tym pamiętać. Tu A6 jakieś trzeba zagrać, nie wpuścić skoczka. A, wieżę można było zbić, no dobra, ale goniec też jest silny. No, robi się niewesoło, robi się niewesoło, ale jakąś figurę tutaj wyprowadziłem. Na szczęście. Kurczę, blade. Mam się z tymi szachistami. A, on też obcinał czas, zapomniałem. Krzysztof, on też obcinał czas. Taki ruch jakiś chyba trzeba zagrać. Chyba żyjemy, co? Skoczek chyba jest uniezieloniony. Dobrze, mamy to. Słuchajcie, na piąte spadliśmy, ale tu już jest ciaśniutko w punktach. To będą decydowały ostatnie partie. Tak mi się wydaje. No, są emocje, prawda? Są emocje, szczególnie, że gramy na swoim podwórku. Dużo polskich szachistów.
Jak to zbijam tam. Jak tutaj wszystko do końca. Okej. Wieża wejdzie, będzie fajnie. Jeszcze skoczkę mam fajnego na E5. Przeciwnik cały czas chce wymieniać. No dobra. Niech i tak będzie, niech i tak będzie. Tutaj grożę fajnym ruchem. Tu, to chyba tutaj mam taki ruch ciekawy. A jeszcze mam bicie na C5 przecież. Dobrze dostrzegłem bicie na C5. Tu? To on nie będzie tutaj trollował teraz. O rety. Nie, bo po tym ruchu mam taki ruch. Na szczęście. W ten sposób. No tak. Dobra, jakoś trzeba aktywować te figury. Niby taka trochę pod remis pozycja. Podchodzi. To tak mam. To jest remis. Mam nadzieję, że nie. Mało czasu. No próbujemy. Dobra, wracam. Mam jej przeciwnik czasu. To jest dobra wiadomość. Przypadkowy mat na E4. Jak tam, szachusie? O kurcze, 20 punktów nam odskoczyli. Jak to jest możliwe, że tak dużo? To bicie chyba było dla mnie dobre. Tak mi się wydaje. To jakieś są groźby, ale za bardzo jeszcze tego nie mogę zbić. A tutaj to w ogóle tak. Bicie tutaj? No oczywiście jest takie, jest taka możliwość. A teraz już jest dobrze. Tak, gram tu. To się trzyma. Zbijam. Wieżę podstawiłem, wieżę podstawiłem. Brawo, Krzysztof. A też odzyskałem coś przypadkowo. Przypadkowo, to czysty przypadek. Dobra, tragedii jeszcze nie ma, ale... Ale wesoło też nie jest.
tam grozi. Tak. No dobra. No dobra, muszę wszystko wymienić i walczyć tym moim skoczkiem, jedyną figurą, która ma szansę cokolwiek. Hop. Oj, podstawiłem. Kurczę, z tym skoczkiem bym poganiał, no. Pat! Warto grać do końca. Masakra. I mamy mało punktów. Słuchajcie, ciśniemy. Mamy mało punktów. Tam chodzi, mogą od razu zagrać szada. Ale skoczki się tutaj zalęgły w centrum. Tu muszę się pilnować, żeby nie było opcji jakiejś. No jest to wygrana, moi drodzy. Jest to wygrana. Już turniej się niedługo kończy, a mi się dopiero teraz zaczęło chcieć grać. Rozbijamy. Jakiś taki ruch może wyczekujący, bo nie wiem, co grać za bardzo w tej sytuacji. W sumie mogłem tam zbić pionka. Po prostu. Chyba nic nie ma. Biorę pionka. Po tym ruchu nawet oddam chyba wieżę. Tak, oddam jakość, w sensie zwrócę ją. Tak, chyba trzeba w ogóle zagrać. No nie, no, realizuje strasznie źle. Brawo, Krzysztof. Brawo. Taka wygrana. Masakra. O, Damian tym razem nie obciął czasu. Będzie chciał pomyśleć. No dobrze. Takie ma i prawo.
Brawo, Krzysztof. Ajajaj. Nie, no bez jaj. Nie będę tutaj przecież się wygłupiał. No słuchajcie, będzie trudno. Będzie trudno nam wejść do trójki pierwszej. Ale jeszcze się starajmy. Jeszcze się starajmy. Kto tam u nas? Ale porażek. W takim turnieju straszne to jest. Grunt to nie przegrywać. Załatwcie nam proszę jeszcze... Jeszcze troszkę zawodników. Nie no, czas, no, bez przesady. H4 tutaj Paweł mi gra. No nie, no co to ma być? Kurczę blada, no. Panie Pawle, tak się nie robi. Prawo masz, ale tak się nie robi. Dobra, do góry. Tutaj. Tu, 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 tu. Tutaj mogłem zagrać i już wygrać. Ja pierniczę. Dokładnie. Jego pionka odbiję. Tutaj zagram. I czymś tam będę groził. Tylko kwestia jest taka, że mam mało czasu. Tu mata dostaje, sam mata dostaje. Paweł chyba też nie zauważył. No nie wiem, próbuję tak. Tam leci, co nie? No, tego pionka trzeba czesać. No dobra, wieżówka. Ojejku, no masakra. Oszukał mnie Paweł, oszukał. Wygrana była oczywiście, no ale blisko, 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 blisko. I szkoda, bo bezpośredni pojedynek. Ale słuchajcie, pniemy się w górę, pniemy się w górę. Ostatnie trzy partie jakoś mniej więcej mi się wydaje. Jak dobrze pójdzie. To biorę. Dlaczego by nie brać pionków? Okej. Okay.
A, te widełki. Przeoczyłem, ale już to się naprawia. Okej. O, ten punkt był ważny. Ten punkt był ważny, słuchajcie. Brakuje nam naprawdę niewiele. Naprawdę maluteńko nam brakuje, żeby wskoczyć na pierwszą trójkę. Jeszcze odrobinkę, słuchajcie. Wykrztuśmy to z siebie. Dobrze wam idzie, słuchajcie. Bardzo dobrze wam idzie. Nie wiem, kim jest mój przeciwnik, ale już teraz czas muszę obcinać. Wymienny, naprawdę. No dobrze. Tak. Wracam. Tak, przestawić się chcą tu. Skoczki trochę manewrują, ale mamy na to przestrzeń jakąś tam. Chyba, może tak. A tu podstawiłem pionka, ale zaraz ten wisi. Dobra, to nie jest tak źle. Tutaj zostawiamy. Teraz goniec tutaj. Chociaż goniec jest dobry. No to może go przytrzymać troszeczkę. Niby straszę, że skoczka chce zbić, ale wcale nie chce. Przestawię tutaj, żeby król pilnował D6, a to jest dobry ruch. To chyba tak trzeba. To już jest fajnie. Trochę to trwa. Z szachem, ale tutaj wchodzi do góry. Hop. Hop, do góry. Dobra, mamy punkcik. Słuchajcie, jesteśmy na trzecim miejscu. Trzymać się tego miejsca, proszę. Trzymać się, proszę, tego miejsca. Już teraz nie obcinam z pałem czasu. Dobra. Okej, tutaj będziemy coś celować. Tutaj będziemy celować. To jest fajny ruch w sumie do wykonania. Czy Paweł tu się nie osłabił bardzo? Zaraz wskakuje hetmanem. Będę atakować. Toż to.
Podstawiłem figurę. Brawo, Krzysztof. Orety, podstawka po prostu roku. No niestety szkoda, że podstawiłem. Dobra, E5 jakieś szalone, żeby skoczek wlazł. Cokolwiek. No muszę coś tutaj palnąć. Jakieś takie zagranie. Okej. Nie wiem, tutaj wieża wchodzi. Ale czy to mi coś da? To nie wiem. Tutaj chcę zagrać. Okej. A, skoczek F8 jeszcze ładnie się broni. Niestety jest ciężka sytuacja. Coś tam jeszcze spróbuję kilka ruchów wykonać. Ale... Ojej, hetmana podstawiłem. Dobra. To podstawki, podstawki. Jesteśmy cały czas na trzecim miejscu. Bardzo dobrze, moi drodzy. Obcinam, obcinam. Teraz już na maksa. Ostatnie podrygi. Ostatnie podrygi. Biorę. Tak, niech będzie. Kurczę, wiecie co, sam nie wiem jak to grać. Masakra jakaś. Dobra, niech będzie tak. Źle pograłem. Oczywiście, że źle. Zdecydowanie źle pograłem. Ajajaj. Dobra, tutaj palnę tam. Nie, no przecież hetman wchodzi tu. No co ja gram w ogóle? Ja nie wiem, słuchajcie, co ja gram w te szachy. Nie umiem w nie grać. Kompletnie. Kompletnie nie umiem grać. Ale lipa. Nie no, nie ma, co sen, nie ma sensu grać. Idziemy dalej. Po prostu czasu szkoda. A punkty można jakieś jeszcze naskrobać. Elcki szachista. Bardzo ładnie ci idzie. Super. Lider naszego zespołu. Bardzo dobrze. Teraz kogoś nam dobierze. Powiem wam, wyczerpujący turniej. 2 godziny to dużo. Półtorej byłoby spoko, myślę. Trzymamy się na trzecim miejscu, moi drodzy. Chyba szkoła pana Pawła. Króla Pawła, przepraszam. Dobra, wymieniamy tutaj do spodu. Coś i mi się udało. To tak. Tu mata nie widzę. Jest punkt, ale wyprzedzili nas, słuchajcie, robimy punkty, bo tutaj król Paweł 9-2 ostro ciśnie, słuchajcie, robimy punkty. Musimy szybko robić punkty. Jeszcze tu. To mam pionki.
grozi. Widział, ale podstawił. Dobra, dzięki. I słuchajcie, ciśniemy. Dobrze, słuchajcie, dobrze. Przewaga, przewaga. No, na drugie chyba nie mamy szans, ale bardzo blisko, bardzo blisko. Ciśniemy, żeby utrzymać trzecie miejsce i pierwszy turniej będzie całkiem udany. Potem będziemy wzmacniać drużynę jeszcze mocniej. Tam zagadam z kilkoma arcymistrzami, słuchajcie. Śmieję się, ale bardzo dobrze. Tniemy. Ok. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Wiem, że tutaj wymiany chcecie robić, jak macie pionka więcej. Zgoda. Pełna zgoda. Potrafiony ruch z mojej strony. Ojej, muszę niestety tak. Różnopolowe gońce. Czy jestem w stanie tu przeciwnika jakoś oszukać? A sprytnie gra, ale ja to biję oczywiście. Ja to biję. Tutaj trzeba aktywność. Ajajajajaj. Niestety tej aktywności nie ma. A mata dostaje prawie. No. Szkoda. Szkoda, dałem się tutaj zrobić jak dzieciak. Mata dostaje. Ale punkty? Dobrze, 10 więcej. Dobrze, że ja was mam, słuchajcie. No i co? Jeszcze jedna partia chyba, co? Ostatnia partia mi się tak wydaje, mniej więcej. Szachusie, wygrywamy każdą partię teraz. Ostatnie 5 minut. Dobra. Nie no, jak Londyna można grać w ogóle? Co to jest za debiut? Dobra, niech tak. Źle to gram oczywiście, ale nieistotne już w sumie. Ale przeciwnik gra jeszcze gorzej. Punkcik będzie trzymany. No tak, jak mówię, gram. Ojej, nawet gońca nie wziąłem za friko. To są właśnie te szachy, a przeciwnik też nie widział. Dobra, punkt jest. Słuchajcie, dobrze. Jakaś tam przewaga się zrobiła. Brawo, moi drodzy. Jeszcze jedna partia pewnie. Z Damianem, po raz trzeci. No, Damian. No, obcinanie czasu tutaj teraz jest bardzo potrzebne. A, bicie tutaj skoczka jest dobre. Właśnie. Bardzo mocno.
To był sprytny ruch. To również był sprytny ruch. No tak, muszę, ale to mi coś da? Nie, chyba. Tu mogę gońcem zagrać. Tutaj chyba mnie jeszcze podstawił. Ja również będę musiał oddać jakość, bo inaczej mam plombę. Tak, jakieś groźby proste. Spartaczyłem, bo tu mat mi grozi przecież. O rety, Krzysztof, jak naprawdę ty potrafisz słabo zagrać te szachy czasami, to aż się chce płakać, nie? Dobra. Panie Damianie, proszę bardzo, ale szachuś klub ciśnie. Będzie tysięczny punkt? Damy radę? Myślę, że damy. Dobra, biorę pauzę, bo teraz mój punkt nie będzie miał żadnego znaczenia. Mamy tysięczny punkt. Brawo, moi drodzy. Brawo, brawo, brawo dla was. Bardzo blisko było, żeby na drugie miejsce nawet wskoczyć. Wcisnąłem pauzę, dlatego że prawdopodobnie kolejna partia nie liczyłaby żadnych punktów. Więc no, trochę to trwa. Tak. Cześć, Pulchny. Brawo, moi drodzy. Trzecie miejsce. Jestem z was bardzo, bardzo dumny. Ja grałem dzisiaj jak potłuczony, aczkolwiek dawno też nie grałem. Więc no, i tak jest dobrze. Fajnie, ełcki szachista. No mam nadzieję, że za miesiąc około będziemy grać w podobnym składzie, może i nawet jeszcze lepszym i będzie nas jeszcze więcej. Dzisiaj nas było 125 osób. Brawo dla was. Mega. Mega, mega, bardzo się cieszę. No już niecała minuta do oficjalnych wyników. Walka była naprawdę taka, powiem wam, mocna. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. To nawet arcymistrz jakiś grał sobie. Utosi w zespole, mocni zawodnicy, ale jednak ilość też ma znaczenie. Też ma znaczenie, ładnie. 40 punktów tutaj porobiliście. Szkoda, że Kuba odpuścił, pewnie odpuścił. Do końca trzeba takie rzeczy grać. Do końca, to jest drużyna. Okej. O, przepraszam, tutaj jeszcze wrócę. Do turnieju już wracam. 20 sekund mamy do końca. No siemanko Pawle, jak tam poszło? Ja dzisiaj moczyłem strasznie. Bardzo dużo przegranych partii, ale drużyna sobie poradziła świetnie. Trzecie miejsce. Jestem zadowolony bardzo. Także następnym razem będziemy atakować wyżej. Wykonanych ruchów prawie pół miliona, słuchajcie. Wow. No i co? I mamy wyniki, tak? Oficjalnie coś tutaj wskakuje, czy nie? Dzięki wam serdeczne. Powalczyliśmy dzisiaj bardzo fajnie. Powalczyliśmy i to się liczy.